Gdzieś ostatnio zobaczyłam w internecie z firmy Bell Freckle Maker, czyli pisak do robienia piegów i stwierdziłam, że koniecznie muszę go wypróbować. Jestem właśnie w Hebe i tutaj obecnie on jest na promce. Kosztuje 20 zł, więc biorę i w domu zobaczymy, czy faktycznie będą z tego niezłe piegi. Przy kasie zobaczyłam, że jest też błyszczyk z Eveline i taki z pszczółką właśnie jest przez laski polecany, że podobno super powiększa usta, więc też sobie to przetestujemy. Zaczynamy od pisaka. Wypróbuję na dłoni. O Boże. Pukasz? Nie wiem, jaki zgniło zielonko. I to wygląda jak plamy wątrobowe, a nie jak piegi. Jakiś dziwny kolor. Ej, fu. On jest zielony? No to sorry, ale. Ale to ma jest... być przebranie na Halloween? Kolor natural brown. Czekaj, może on się rozkręci. Kurde, bladę. Weź. Ty, no on jest zielony. To są jakieś jajca? No zobacz. Ale były różne do wyboru? Nie. No dobra, no to dawaj. No ale co? Zielonym? Nie, no jaj. A jakie są piegi? Brązowe. No. Chcesz zobaczyć moje piegi? Ty nie masz. Mam. Nie, no ale weź z bliska, no pokaż, ja tu maluję na kartce. Dobra, ale to nie masz malować na kartce, tylko na twarzy. Musisz wypisał? No nie marnuj na kartkę. Na twarz dawaj. I co, myślisz, że one nie będą zielone na nosie? A czemu na nosie? W ogóle beka jest taka, że... Ty, on nie rysuje teraz w ogóle. Czekaj. No bo zmarnowałaś na no, kartkę. No serio, myślisz, że tyle? To już jest wyczerpany? No nie ma go. Ty, no wyczerpał się? No bo ja najpierw waliłaś jak głupek na kartkę. Nie, na moje on jest jakiś popsuty. Dobra, odłożę go na chwilę, może nasiąknie. No to odłóż go jakoś do góry nogami, czy coś, potrząśnij. Dobra, żeby napłynął. Byłam zajarana tym jak dzwonek, okej. Okay. Dobrze, to teraz ten błyszczyk z pszczółką. Ja już sobie wymalowałam usta konturówką, a to jest niby błyszczyk powiększający. Jak skończysz, to kumy? Może coś dziś zadziała. Nie, czekaj, Syl, nie rób jeszcze, spróbuj na kartkę. Zmarnuj wszystko na serwetkę. Uwaga. Syl, usta ci wyszły z kadru. Sorry. On jest niby z jadem pszczelim. I co, że boli? No na razie nie. Paraliżuje? Ogólnie ładnie wygląda. Ja mogę ci pokrzyw przynieść, też będzie piekło. Ładnie wygląda nałożony na konturówkę, bo świeci jak psu jajca. I ja widzę, że on ma takie drobinki. No i jego zdecydowanym plusem jest to, że nie jest zielony. Ty, a może robi? Tu jest jedna kropka, to jest pieg. Tego nie widać na filmie. Na żywo też nie. Ty, robi! Robi! No to ej, dawaj. Robi! No dawaj, robi! Dawaj. To może wiesz co o to chodzi, że efekt nie ma być przygięty. Ej, to może o to chodzi, że to jest zielone, a to wygląda jak ej! Widać na filmie? Tak ja widzę. Nawal jakbyś się opalała. Dobra. A ja w ogóle zacząłem mówić nawalę godzinę temu. Piegów jak dzika. Że Syl miała kiedyś bardzo dużo piegów, zresztą dalej trochę ma na ramionach i tak dalej. I w gimnazjum to była jej trauma i zmywała ją na przykład taśmą, pastą do zębów. Nie. Syl nie chciała mieć piegów. Okłady z ogórka robiłam. Ja mam piegi tu też. Dobra, ładuj, no właśnie. Ej, fajnie chyba. Bo widzicie, o to chodzi, że to jest. Czekaj, to jest. Makijaż, żeby czekaj, ja wam powiem, piegi. To jest zielone, żeby na nosie wyglądało brązowe, tak jak pięć drzewa z daleka wygląda na brązowy, a z bliska jest zielony. Mówisz jak Oliwier. No. To mój syn. Błagam, powiedzcie jej, że widać te piegi na nagraniu, że tylko ty, Cyryl, nie widzisz, bo się nie znasz, bo jesteś facetem, ale serio, syn mi nie da spokoju, jak powiecie, że nie widać. Także. Napiszcie w komentarzu. Wow! Jak super ci wyszło, jak widać mega te piegi. Czekaj, chyba dorabiam jeszcze. Jeszcze dorabiam. Daj mi szansę. Zapytam Tałkę, tak, czy się... Tak generalnie wygląda nasze życie, nie? Dwójka wariatów, ale ten jest większy zdecydowanie chyba. W sensie jeden to Oli, drugi to ja, a ty normalny. Mhm. Wiecie co? Ja zapytam moją przyjaciółkę Pałkę. Ona tutaj przyjedzie, nie, widać na tym nosie. Ale nie zapominajmy o błyszczyku. Lekko mrowią mnie usta. Czy widać, że usta są większe? Czekaj, dzisiejszy test jest czekaj, totalnym... Pokaż usta, ja się oddalę, żeby się zmieściły w kadr. Cześć! Nie! Cześć! Jakie duże usta! Weź mu wlepię w obiektyw!
piegi widać. Widać jak nic. Nie no, to są piegi. Błagam, napiszcie jej w komentarzu, że widać. I teraz mam dla ciebie zadanie, bo ona nie wie, o co chodzi. Najgorzej! Spójrz na moją twarz i czy widzisz coś innego. Umyłaś się. Co się stało? Oni wiedzą. Jakby był Cyryl, to by ci podpowiedział, ale... No nie, no ale przyjrzyj nie, się. Nie, no patrzę, patrzę. Poczekaj, cicho. Zrobiłaś coś z brwiami. Nie. Zrobiłaś coś z makijażem innym. Nie. Coś z tym? Laminację brwi rzęs. Nie! Umyłaś się po prostu i teraz co nie kupię. Dobra, ten pisak z piegami nie działa. Nie działa? Ale ty masz trochę takie piegi. Nie, to są narysowane. A to nie są twoje? Nie. No dobra. Jezu! To tak, to działa trochę. Ale to w tym, no dopiero w tym świetle. Bo Cyryl nie widział. No bo to dlatego, że my wiemy, że ty masz piegi, wiesz? Mm-hmm. Jak znaczy, ty je zakryłaś i namalowałaś, tylko to on wiedział, że ja maluję je. A. Nie no, bo jak masz, zakryłaś, namalowałaś, to dla mnie jest punkt wyjścia, rozumiesz? No ja nie mogę dojść do ładu, czy ten pisak jest fajny, czy gówniany. Ja mam piegi swoje, więc dla mnie nie sprawdzimy. Tak, ty masz, no. Dobra, no. Niestety, nie wiemy nadal. Poka go. Może będziemy przechodniów pytać. Jak w każdym vlogu musi być mały kącik pani sprzątalińskiej. Chciałam wam pokazać cudo. Ja roboty sprzątające miałam od zawsze, ale zawsze było jakieś ale. Na przykład mopowanie. Ostatni, który miałam, był fajny, bo mopował wiodełkę, czyli takimi ruchami. Ale nie mogłam puścić mopowania, kiedy nie było mi w domu, ponieważ trzeba było przyłożyć moduł, nalać wody. Następnie on stał z tą mokrą szmatką. No co nie było fajne, bo to nieprzyjemny zapach i tak dalej. Więc teraz chciałam wam pokazać machinę, która już po prostu wszystko robi sama. Wygląda przepięknie, tak może być trochę kosmicznie, jak baza kosmiczna. Ale dlatego, ponieważ tam jest pojemnik na czystą wodę, brudną i na śmieci. Wyobraźcie sobie, że ten robot w trakcie sprzątania wysysa brudną wodę, zaciąga znowu czystą i jedzie dalej. On sam myje szczoty i sam je suszy. Czujecie? Po sprzątaniu wjeżdża do bazy i myje szczoty, suszy je, no i potem stoi sobie spokojnie i czeka na kolejne sprzątanko. Genialna sprawa, ponieważ tak naprawdę wystarczy napełnić pojemnik z czystą wodą i można sprzątać, 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 sprzątać i dopiero potem wystarczy tylko wylać tą brudną, wyrzucić śmieci, a śmieci się zbierają w woreczek, więc też niedużo roboty. Naprawdę już robota, w którym mniej trzeba robić, to ja nie wiem, czy jeszcze można coś wymyśleć lepszego. Serio, w ogóle na ekranie wyświetla się, co on w danym momencie robi. To już jest machina, total wypas. Jak wiecie, w naszym mieszkaniu jest bardzo mało dywanów, a właściwie tylko w pokoju Oliego, więc nam najbardziej zależało na tym świetnym mopowaniu. I tutaj jest taka opcja, że właśnie on wykrywa dywan, na niego nie wjeżdża, tylko sobie sprząta dywan dookoła. No jesteśmy cali szczęśliwi, ponieważ jak mieszkanko jest wymopowane, no to ten kurz to już w ogóle się nie unosi, a tutaj nie ma takiej szmatki jak w standardowym odkurzaczu, tylko są takie dwie okrągłe packi, które tak nawalają. I po prostu to serio ściera naprawdę git. Dawno też nie było przeglądu z Pepką, a wiem, że lubicie, więc zobaczymy, co tam mają ciekawego. Już na wejściu są torebki prezentowe i generalnie jakieś bombki, ozdoby. Ale są naprawdę bardzo ładne. Ile kosztują? 4 zł. Bardzo gustowne. A tutaj takie welurowe. Zobaczcie. Ta to w ogóle wygląda bardzo elegancko. I kosztuje 4 zł też. No to jest dobra cena. Często w innych sklepach torebki prezentowe kosztują bardzo dużo. Czasem torebka prezentowa więcej niż prezent. Ach się.
pośmialiśmy. Święta klepko naprawdę pełną parą. Tutaj widzę bardzo ładne kubeczki. I te też są śliczne, spójrzcie. 15 zł. Weszłam w głąb alejki i tu jest jeszcze większy wybór. Więc jeśli ktoś jeszcze nie ma świątecznego kubka, to póki co oferta jest bardzo szeroka. To jest śliczne, jestem zachwycona. I tu od razu po drugiej stronie taka inspirka na świąteczny prezent do it yourself. Pieczemy pierniczki i wręczamy komuś na przykład w takiej pięknej puszce czy w słoiku. Są też różnego rodzaju akcesoria kuchenne, takie typowo świąteczne. Foremki, paczka świąteczna. To jestem ciekawa, czy do czegoś się przydaje. Czy to po ciasteczkach się robi taki wzorek i jest widoczny, czy to tylko taki bajer? Jestem ciekawa. Ogólnie wygodnie się pewnie tak wałkuje, ale ciekawe, czy te wzorki faktycznie są potem widoczne. O, a te zestawy do pakowania to jest cudo. Ja już ostatnio kupiłam ten, bo potem to na ostatnią chwilę naprawdę już nic nie można znaleźć. A ładna przywieszka to wystarczy potem mieć zwykły taki brązowy papier, kokardę, kolorową tą winietkę i to wygląda bardzo, bardzo estetycznie, więc zobaczcie, jest wybór różnych kolorów, różnych wzorów i tu jeszcze są też papiery. Lubię bardzo w Pepco też tę strefę doniczek, zobaczcie, z twarzami, ponieważ w doniczkach fajnie się przechowuje różnego rodzaju szpargały. Ja mam w przedpokoju jedną dużą doniczkę i tam wrzucam jakieś błyszczyki, różne rzeczy i ta mi się mega spodobała. Nie wiem, czy jej nie wezmę. Zobaczmy, ile kosztuje. 17 zł, ale jest śliczna. I wydaje mi się, że to też można by było używać jako wazon do niewielkiego bukietu. Myślę, że to wezmę, ale na razie odstawię, żeby mieć ręce do nagrywania kolejnych rzeczy dla Was. To już Wam pokazywałam, ale dla tych, co nie widzieli, przypomina, jaka to jest taki segregator do butów. Tak się ustawia i to jest świetne, bo zajmują mniej miejsca i się nie niszczą. Ja wcześniej miałam jedne buty na drugich i były powciskane, a teraz mam naprawdę w szafie porządek. I wszystko dzięki temu i takie jedno kosztuje 5 zł. Tu też bardzo przyjemny kubek, ale no nie wszystkie ozdoby są ładne. Na przykład taka miska czy talerz, no nie szczególnie przypadają mi do gustu, ale no fajne jest to, że można tutaj znaleźć piękne rzeczy. Zobaczcie, jaka choinka na przekąski. I tu obok taka tacka, żeby postawić coś gorącego, ale fajne ma te minimalistyczne maziajki. 30 zł. I jak zwykle dużo pudełek do przechowywania i jest też opcja świąteczna. Jest to śliczny świecznik, czyli już i wazon i świecznik mi się podoba. I na dodatek jeszcze one będą do siebie pasowały. Zobaczcie, co tu jest jeszcze fajnego. Taki świeczniczek. Ten też jest piękny wazon. Ten też w kształcie litery U jest super. Tu jeszcze coś ciekawego. Takie bańki, trochę wyglądają jak bańki mydlane. I to jest wazon. Wow. Dobra, stwierdziłam, że się powstrzymam i wezmę tylko jedną rzecz i to będzie ten świecznik, ale jeśli potrzebujecie skrytki w przedpokoju na bibeloty albo po prostu ładnej osłonki na doniczkę, to bierzcie tą, bo jest śliczna. Tup, 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 idziemy do Iska i tu Wam pokażę, który kocyk jest warty uwagi i na którego trzeba czatować, bo Lelcia go kupiła za 35 zł, a teraz jest za 90, więc ja właśnie sprawdzam cały czas, żeby go złowić taniej. Widzę, że w Isku też jest sporo już świątecznych ozdób. O, są te dziadki, jakby ktoś szukał. Oj, ten jest piękny, wow! 85 zł. Ten 50, ale ten jest śliczny. Cudo. To jest ten kocyk. Tutaj macie nazwę i widzicie? A był za 35, więc trzeba poczekać, aż znowu obniżą cenę. Pięknie on wygląda, naprawdę ma śliczny kolor, taki chłodny. Cudnie się prezentuje na kanapie. O, a te poduszki mam. Bardzo jestem z nich zadowolona. I zobaczcie, teraz są właśnie na promce. Ja jestem człowiek wazon. Ten też mam i ten też jest teraz na promce. On tak pięknie wygląda. To zobaczcie, jaka ładna taca dekoracyjna. Śliczna. Ona kosztuje 70 zł. Chyba ta jest tutaj ubita i dlatego ma rabat. Ale pięknie wygląda. Ciężka jest, solidna. Zobaczcie, jak pasuje do ekipy. O, o. Uff, dobra. Już myślałam, że nie wejdzie świeczka.
No, to jest tak zwana Kanada. Ja się właśnie maluję, wyszło słońce, więc pokażę wam z innej perspektywy moją białą, kulkową, pękatą ekipę. No fajnie to wygląda. Tu coś trzeba będzie poprzestawiać. Ogólnie zaraz będziemy robić metamorfozę salonu już na święta, więc wtedy wszystko się ładnie ustawi. Powiem wam, że nasza sypialnia trochę straciła. Zrobił się tu po prostu pierdzielnik. Pranie, w ogóle jakiś karton. Tak, ale ja muszę tu zrobić przemeblowanie, Cyrylu, bo tu jest fajnie, wszystko ładnie, bo jest szafa, a tutaj się tak zagrzybiło. Więc zabieram się za to. Dobrze, że chociaż robot sprzątający wjeżdża pod łóżko, bo inaczej tam byłby totalny syf. Nie, tam schowałem karton. Jak to? Hardcore to jest to pranie, które trzeba zmienić, jakoś nikt się nie chce za to zabrać. No ja to zrobię. Zmotywuje mnie do tego to nagranie, moi widzowie. Bo jak chcę zrobić przed i po, to nie mam wyboru. No przed? Myślę, że efekt przed jest naprawdę mega. Tak. Swoją drogą, zobaczcie, jak działa magia filmu. Tak można pokazywać, jak tu pięknie i czyściutko. A tu... Ostatnio zamówiłam torebkę marki Totem i w kartonie była taka oto wielka torba. Naprawdę ona była pięknie zapakowana. Tutaj, wiecie, zdjęłam te wszystkie zabezpieczenia, ale serio, tak bardzo pieczołowicie, paseczek zaklejony, wszystko tam elegancko. Tak wygląda worek przeciwkurzowy. Już wam pokazuję. No taki niepozorny worek. Worek jak worek. No i zobaczmy samą torebkę. Ja już ją nosiłam, bo ostatnio się z nią nie rozstaję. Generalnie już od dłuższego czasu szukałam torebki, która będzie pojemna. Taka na co dzień, że zmieszczę wszystkie szpargały. Czekajcie. Zmieszczę wszystkie szpargały bez problemu, po prostu, żebym mogła wrzucić więcej rzeczy. Tak wygląda w środku. Jest jasna, ale ja zawsze dbam o torebki, więc moje podszewki zawsze są czyściutkie, co by się tam nie działo. No i ma świetną skórę, widzicie? Taką groszkowaną, odporną na zarysowania. Nitka tutaj jest jasna. Już wam pokazuję, jak wygląda zapięta. Tu ma logo, tylko takie schowane, bo jak się ją zapnie, to go nie widać. Ten model się nazywa T-Lock, ponieważ to zapięcie jest właśnie w kształcie litery T. Nie wiem, czy jedną ręką dam radę to dobrze zrobić. O, czekajcie, tak. I siup. O, jest zapięta. I tak, ma tą krótszą rączkę i pasek jest odpinany i regulowany. Tak wygląda na ramieniu. Ją można ułożyć tak, że ona jest tak wygięta. Widzicie? Można tę skórę tak podnieść do góry i wtedy ma taki kształt. Też mi się podoba. O, tak. Jakoś tak fikuśnie. Tak to wygląda. Ona występuje w rozmiarze dużym i małym, i to jest ten duży, i w dwóch kolorach. W takim czarnym i w karmelowym. Ale ja stwierdziłam, że najbardziej uniwersalna to będzie torebka czarna, dlatego nie kombinowałam, chociaż ten karmel też był piękny. No i zobaczcie, jeszcze tak wygląda. O, tutaj. Cyryl dzwoni, czekajcie. Trochę mnie telefon Cyryla wybił z rytmu, ale wydaje mi się, że wszystko wam pokazałam i powiedziałam. A jeszcze co chciałam wam o niej powiedzieć, że ona ma nóżki, co jest fajne, bo jest to dla torebki dodatkowe zabezpieczenie. Bez problemu można ją stawiać i się nie martwić o to, że tam skóra na dole się zedrze.